Kochani, y, ciąg dalszy można powiedzieć nauczania z zeszłego tygodnia, y, kiedy mówiłem o tym, jak, jak to przygotować sobie żywność, czyli y, jak zabrać się do, y, do słowa i jak odkrywać to, y, co Bóg do mnie mówi. Stąd temat dzisiejszego nauczania: jak mówi do nas Bóg. I słuchajcie, temat jest y, oczywiście znowu bardzo rozległy, i wcale nie przesadzam, że mógłbym spokojnie kilka y, 45-minutowych minut, minu, nauczeń na ten temat powiedzieć. Więc dzisiaj to nauczanie, no, siłą rzeczy, będzie bardziej taką syntezą. I zobaczymy też, jak dalej nas słowo poprowadzi, ale pewnego rodzaju syntezą, która myślę pomoże Wam, yy, zainspiruje Was do tego, żeby yy, spotykać się z Panem i odkrywać, że mówi do mnie, zarówno przez słowo, ale także przez różne, przez, przez różne yy, natchnienia. I yy, punktem na wyjścia jest tutaj tekst, który padł kilka tygodni temu na spotkaniu, tekst z księgi y, Jozułego kiedy to y, są tuż przed przejściem przez Jordan, tuż przed wyruszeniem do podbicia ziemi Kanan i tam Jozue rozkazał, przygotujcie sobie żywność i y, to raz jeszcze powtórzę, y, w tej żywności dla nas dzisiaj odkrywamy te dwie rzeczywistości, które nam pokazuje Eucharystia, liturgia stu Eucharystii, stu słowa. Ja bardziej się tu na słowie, odkrywając, że praktycznie od czasu, kiedy mieliśmy cykl o, o bramach, o tej bramie owczej, to cały czas ta brama owcza i to Bóg się upomina przez różne nauczania i przez różne teksty, które padają na spotkaniu. Bóg się upomina o to, żebyśmy z coraz większą wiarą spotykali się z Nim w Jego Słowie. To przygotujcie sobie żywność. Yy, widzę jako takie wyzwanie, że Bóg mówi przygotujcie sobie, przygotujcie siebie, karmiąc się moim Słowem. I yy, no właśnie, teraz yy, tekst, który padł tydzień temu na spotkaniu, tydzień temu na spotkaniu y, usłyszeliśmy ten fragment z pierwszego listu do Koryntian, z rozdziału pierwszego, od wersetu 6 do 10. Natomiast poruszył mnie, y, poruszyło mnie wcześniejsze dwa zdania, wcześniejsze dwa wersety i w nich widzę, w tych dwóch y, zdaniach, tu widzę jakby, y, ucieszyło mnie to, jak zobaczyłem, że to jest dokładnie to, o czym chciałem dzisiaj mówić, odczytam to słowo. Bogu mojemu dziękuję wciąż za Was, pisze święty Paweł do Koryntian, za łaskę daną Wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie. Tam dalej słyszymy, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w Was, tak iż nie brakuje Wam żadnego daru łaski nie brakuje wam nic, ale chciałbym, żebyśmy zatrzymali się na tym wersecie piątym, na, tym, na tej drugiej części. Zobaczcie, mamy tutaj takie bardzo, no, bardzo wyraźny podział. Zostaliście wzbogaceni we wszystko, to już jest całość. Wszelkie słowo i wszelkie poznanie. I wiecie, tutaj, jeżeli chodzi o greckie słowa, to tutaj jest użyty akurat wyraz logos i pięknie, właśnie, że to logos oznacza nie tylko słowo, oznacza też właśnie wiedzę, oznacza naukę, logos. A poznanie, dokładnie ten sam grecki wyraz występuje tam, gdzie Święty Paweł wymienia charyzmaty, gdzie mówi o darze proroctwa i darze poznania, w 12 rozdziale listu do Koryntian, w 13 rozdziale do listu do Koryntian, czyli w hymnie o miłości, tam gdzie Święty Paweł mówi, gdy miał wszelką wiedzę i znał wszystkie tajemnice. Kojarzycie to z hymną Miłości? To tam wszędzie występuje to greckie słowo poznanie, które jest też tutaj. I myślę, że możemy śmiało odczytać ten fragment, kiedy święty Paweł mówi, do, pisze do Koryntian, że otrzymaliście łaskę w Chrystusie Jezusie, zostaliście wzbogaceni we wszystko i otrzymaliście zarówno obdarowanie charyzmatyczne, nie brakuje wam żadnego daru łaski, czyli nie brakuje wam żadnego charyzmatu. Zostaliście obdarwani charyzmatycznie, ale również zostaliście wzbogaceni we wszelkie słowo, albo inaczej w całe, w pełni słowa. I zobaczcie, tutaj jest dla nas punkt wyjścia, jak mówi do nas Bóg. Bóg do nas mówi yy, właśnie zarówno przez swoją naukę, przez to słowo. Ja zaraz to rozwinę, ale przez Słowo jako naukę, którą, którą pozna, Bożą naukę, którą poznajemy w Słowie, i Bóg do nas też mówi przez działanie charyzmatyczne. I teraz już tak bardzo praktycznie: jak mam spotykać się z Bogiem, z Jego Słowie, jak mam się nim karmić? I zobaczcie, to jest jakby, nie odkryję tu jakby nic nowego. Pierwsza podstawowa rzecz, to czego też uczymy na seminariach, no ci, którzy teraz przeżywają seminaria, zrobię wam spoiler, jeśli chodzi o siódmy i ósmy tydzień, tam jako elementy wzrostu jest to podane, że jednym z elementów wzrostu jest Słowo Boże. Widzimy to chociażby w momencie, kiedy rodzi się pierwszy Kościół i czytamy w Dzieje 2,42, trwali oni we wspólnocie, w nauce apostołów, w łamaniu chleba i w modlitwach. Nauka apostołów, co to jest? Apostołowie przekazywali Ewangelię, przekazywali pewną naukę, wyjaśnienie słowa i to jest właśnie to logos. Otrzymujemy słowo. Dla nas dzisiaj takim, naj, naj, żeby już być bardzo konkretnym czy praktycznym, tym logosem czy tym słowem jest Księga Pisma Świętego. Jest Księga Pisma Świętego, którą Pan chce, żebym poznawał, bo to jest, ona jest żywa, to jest żywe słowo. I y, takim pierwszym sposobem y, poznawania tego, co Bóg chce do mnie powiedzieć, jest poznanie Jego słowa. Trafnie powiedział święty Hieronim: Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Jeśli chcę poznać Chrystusa, muszę poznać Pismo Święte. Więc zobaczcie, pierwsze zadanie dla każdego z Was, a szczególnie dla członków Rema Chrystu, jeżeli nie przeczytałeś jeszcze Nowego Testamentu, masz pierwszą rzecz. Pierwsze zadanie: przeczytaj Nowy Testament. Jak już przeczytasz Nowy Testament i poczujesz się na tyle gotowy czy dojrzały, zacznij czytać Stary Testament. I taka praktyczna podpowiedź, wiecie, są księgi z Starego Testamentu, do których trzeba jakby dojrzeć czy dorosnąć. Ja mogę powiedzieć, jak cieszę się z formacji oazowej. Jak na oazie w, w, w ksiądz Lisiecki, już w świętej pamięci ksiądz Zygmunt Lisiecki, tutaj proboszcz z parafii serca Pana Jezusa ostatnio. Ja z nim byłem kilka razy na oazie. Byłem z nim na przykład na drugim stopniu. I ksiądz Lisiecki nas wprowadzał w księgę wyjścia. I mówił, w czasie piętnastu dni oazy macie przeczytać księgę wyjścia. Wow. I to była pierwsza księga ze Starego Testamentu. Nie księga rodzaju, ale księga wyjścia, którą czytałem. A potem pojechałem na Kodę, na kurs dla animatorów, też z księdzem lisieckim, i on mówi: Tutaj trwa Koda 8 dni, w czasie kody macie przeczytać pierwszą księgę Samuela. Wow, nie dla mnie takie, dlaczego tak nagle ze środka? Ale jak nagle odkryłem, że tam jest historia Samuela, Saula, powołania króla Dawida, tych początków losów króla Dawida, jak mnie to wciągnęło jak najlepszy kryminał, słuchajcie. No bo tam jest taka, no, jest, yy, tam się dzieje akcja. Zobaczcie, dzielę się z wami tym, jak wyglądało moje poznawanie Pisma Świętego. Przeczytałem Nowy Testament, a do Starego Testamentu, jeszcze zanim zostałem klerykiem, jeszcze jak byłem właśnie w technikum, właśnie najpierw jedna księga. Ktoś mi zapokazał właśnie ta, potem druga księga. W którymś momencie przyszedł taki czas, kiedy przeczytałem cały Stary Testament, ale to już jest któryś tam moment. Natomiast, żeby powiedzieć, co Bóg do mnie mówi, jakie jest Jego nauczanie, jakie jest Jego słowo, muszę poznać Jego słowo. A już mówiąc tak bardziej ambitnie, to jest fragment z Ewangelii Jana, tam Jan 8:32, kiedy Jezus mówi: w tysiąc latce mamy to przetłumaczone: będziecie y, trwać, Jeśli będziecie trwać w nauce mojej, poznacie yy, będziecie prawdziwie moimi uczniami. Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami. Poruszyło mnie tłumaczenie, one jest oczywiście bardziej duchowe niż dosłowne z Biblii Jerozolimskiej. Jeżeli uczynisz moje słowo swoim domem, będziesz prawdziwie moim uczniem. I ja już kiedyś wam o tym mówiłem, ale dla osób nowych to powiem, że na ten fragment i na to tłumaczenie zwrócił uwagę już świętej pamięci ksiądz Rufus Pereira, egzorcysta z Indii, który tu do, do Europy, do Polski przyjeżdżał nas formować i bardzo mnie to poruszyło, to jego wyjaśnienie właśnie w tłumaczeniu Biblii Jerozolimskiej. Co to znaczy uczynić słowo swoim domem? Prosta rzecz, mam swój dom, ty masz swój dom, i wiesz, gdzie leży każda śrubka, wiesz, gdzie leży każda igła, gdzie leży każda szpilka, wiesz, gdzie jest wszystko w Twoim domu. I możesz mieć przyjaciela bardzo zaufanego, którego domu też się dobrze czujesz. Przychodzi do Ciebie przyjaciel, i Ty już nie musisz mówić, gdzie stoją kubki, gdzie stoi herbata. On wchodzi i sam otwiera sobie szafkę, bierze kubek, bierze kawę, bierze herbatę, wie, gdzie jest cukier, w której szafce, gdzie są łyżeczki. Im bardziej znasz, jest z kimś zaprzyjaźniony, tym bardziej z naszego domu, prawda czy nie? Ale wiesz o każdym szczególe z domu przyjaciela? No nie, aż tak nie. I teraz używając tego obrazu. Nie, zobaczcie, Jezus mówi: jeżeli uczynisz moje słowo, czyli Pismo Święte, swoim domem. Czyli będziesz się w Piśmie Świętym poruszał tak dokładnie i tak dobrze, jak w swoim domu. Będziesz wiedział, gdzie leżą kombinerki, gdzie leży śrubokręt, gdzie leży, yy, nie wiem, dokumenty do urzędu skarbowego. No, w każdy, znasz każdą szufladę w swoim domu, każdy zakamarek. Jeżeli tak poznasz Pismo Święte, że będziesz się czuł w nim, jak w swoim domu, Jezus mówi, będziesz prawdziwie moim uczniem. O, ale zadanie, nie? Ale zobaczcie, to mówi do nas Bóg. Że On chce, aż wierzę, że szczególnie chce tego od charyzmatyków, żeby charyzmatycy znali Pismo Święte, właśnie. Pod tym, w tym, kącie, w tym, w tej, pod tym kątem, patrząc, że jest to, to Pismo Święte, to jest pewno, możemy je nazwać logos, czyli słowo, jako nauka. Czytając Pismo Święte, zdobywam pewną wiedzę, poznaję te księgi, wiem, co tam jest napisane. I zobaczcie, przychodzi taki moment, kiedy znam Pismo Święte. Zobaczcie, to się też dzieje chociażby w czasie modlitwy. Ani razu się nie otworzyłem pisma świętego, ale w moim umyśle pojawiły się fragmenty, mogłem się nimi modlić, mogłem się nimi z wami dzielić. Wiecie, że Jezus to zapowiedział w Ewangelii Jana w rozdziale 14: Że kiedy przyjdzie Duch Święty, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. No i prosta zasada: żeby Duch Święty mógł mi przypomnieć, to ja wcześniej muszę to znać. Czyli wcześniej muszę przeczytać Pismo Święte, żeby w odpowiednim momencie Duch Święty mógł mi to przypomnieć. Więc jeżeli nie będziesz znał Pisma Świętego, Duch Święty nie będzie ci mógł przypomnieć cytatów, fragmentów, nie będzie mógł wkładać czy wydobywać z głębi twojego serca, z głębi twojego umysłu e, pewnych fragmentów słowa. I zobaczcie, to jest ta pierwsza płaszczyzna, żeby odkryć, jak Bóg mówi, czyli przeczytać Pismo Święte. Prosta, ważna rzecz i... Sposoby są różne, tak jak Wam wspomniałem. Można czytać właśnie w sposób ciągły Nowy Testament, a stary sobie brać wyrywkami. Można sobie przyjąć system. Ja miałem przez wiele lat system jeden rozdział z Nowego Testamentu, jeden ze starego. Jak już przeczytałem, teraz mam system trzy rozdziały ze starego, rozdział z nowego. To jest bardziej już czasochłonne, ale staram się codziennie przeczytać, mimo że znam te rozdziały, one wracają co jakiś czas, trzy ze starego, jeden z nowego. Wcześniej było jeden ze starego, jeden z nowego. I tak dzień w dzień. I wiecie, nieraz doświadczam. Często tego doświadczam, że w czasie tego spotkania ze słowem, ja zawsze przed tym czytaniem modlę się i prof. mówię: Duchu Święty, to jest Twój czas. Jak chcesz, to do mnie mów. Nieraz jest tak, że przeczytam i doświadczam tylko Bożej Obecności. W, czasie, w ogóle często mi w czasie czytania pisma Świętego garnia Boża Obecność. Ale nieraz jest tak, że czytam to słowo, ono jest pewną ogólną treścią, i nagle, ponieważ Bóg wie, co ja w danym momencie przeżywam, jakie w sobie pytania, nagle w czasie tyle, który bachnie. I to słowo logos zamienia się dla mnie na słowo Rema, bo widzę, że nagle w tym, tych trzech rozdziałach, albo w tym jednym z nowego, który na dzisiaj miałem, nagle jest dla mnie odpowiedź na pytanie, z którym chodziłem. Nie planowałem tego, nie szukałem odpowiedzi w, tych, w tej mojej lekturze ciągłej, ale Bóg jest wolny w swoim działaniu i może też w ten sposób mówić. Więc zobaczcie, tu mamy takie podwójne: poznaję logos, poznaję naukę, poznaję wiedzę o Słowie Bożym. A Bóg może to logo zamienić w rema i dać mi konkretną odpowiedź w czasie, w czasie tej lektury. Ale to jest pierwsza właśnie ważna rzecz poznać Pismo Święte i poznać je również tak, jak powinno być poznane. Tutaj mamy pierwszy list Świętego Piotra, gdzie Święty Piotr y, przypomina, że żadne Pismo Święte nie jest do prywatnego wyjaśniania. Więc poznajemy Pismo Święte również. Y, i chcemy je nie tylko poznać, ale tak nim żyć, jak naucza nas Kościół, Kościół Święty. Więc nauczanie Kościoła, jakby tutaj jest po to, żebyśmy nie, nie nadinterpretowali, nie robili błędów w interpretacji Pisma Świętego. To jest jakby oddzielny temat, ale poznawanie słowa to jest jedno. I teraz druga rzecz, właśnie obdarowanie charyzmatyczne. I tu jest, ojku, bardzo lubię ten temat, ale on jest, to jest kilka godzinnych konferencji, może kiedyś sobie tak to zrobimy. Jak odkrywać wolę Bożą? Właśnie przez takie charyzmatyczne prowadzenie. I to już muszę tylko w punktach wymienić, bo, bo nie chcę, żeby się z tego zrobiło godzinne nauczanie. Zobaczcie, pierwsza w ogóle rzecz, to czego nas uczy Pismo Święte. Pismo Święte pokazuje nam wolę Bożą. Taką, jakby taki fundament, taki basic, taką fund, no fundament, podstawę. Chociażby pierwszy list do Tesalonicza, 4-3. Wolą Bożą jest wasze uświęcenie. I w innych miejscach, i w Księdze Kapłańskiej, i w pierwszej Piotra. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, Pan Bóg wasz. Jeżeli chodzisz jako charyzmatyk, ojej, ja nie wiem, jaka jest wola Boża. Wolą Bożą jest to, żebyś święcie żył, żebyś żył tak jak Jezus. Wolą Bożą jest twoje uświęcenie. Mam teraz taką do was prośbę, abyście ze mną powtórzyli. Możecie powtórzyć, ja będę mówił, powtórzcie. Wolą Bożą jest moje uświęcenie. I jeszcze raz: wolą Bożą jest moje uświęcenie. A teraz popatrzcie na siebie nawzajem, znajdźcie jakiegoś sąsiada i powiedz mu: wolą Bożą jest Twoje uświęcenie. I drugiemu sąsiadowi też: wolą Bożą jest Twoje uświęcenie. I zobaczcie, dlaczego o tym mówię? Ponieważ nam charyzmatykom grozi to, o czym mówiłem w poprzednim nauczaniu, że jeżeli jest to całkiem realna pułapka, ja ją doświadczyłem sam w swoim życiu, też w taką pułapkę kiedyś wpadłem i widzę, że wielu charyzmatyków to wpada, że żeby żyć. Od natchnienia do natchnienia, od proroctwa do proroctwa, a nagle jak nie ma proroctwa albo pomylę się w rozeznawaniu, to nagle jest dramat i co, co dalej. I zobaczcie, ja postawię taką śmiałą dosyć tezę. Nie wiem, czy pamiętacie, tydzień temu mówiłem wam o tych takich szczególnych momentach, kiedy Duch Święty porusza y, uczniów pierwszego kościoła. Mamy to w dziejach opisane. Y, Filip, prawda? Idź na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest ona pusta. Bach, Filip idzie, nie dyskutuje. Dostał konkretne natchnienie, czyli dostał konkretne no, proroctwo osobiste. Poszedł, nie? Wydarza się piękna rzecz. Mamy yy, święty Paweł, upada pod Damaszkiem, spotyka Jezusa, wprowadzają go do domu e, Judy i nagle Ananiasz w swoim domu się modli i Bóg do niego mówi, Ananiaszu, idź na ulicę prostą, wejdź, tam w domu jest Szaweł, położysz na niego ręce, nie? e, Ananiasz się boi, tam się trochę z Bogiem targuje, ale jest posłuszny. Idzie do domu Judy, jest u Jest, kurde, zgadza się, nie? Wchodzi i się modli. Mamy dużo jest takich momentów. Mamy właśnie... Jest no, dużo. Kilkanaście takich momentów w dziejach apostolskich jest, kiedy widzimy bardzo precyzyjne natchnienie, które możemy nawet nazwać precyzyjnym swoim poznaniem. Właśnie Piotr, który ma iść do domu Korneliusza, nie? Też zejdź na dół, dwóch ludzi cię szuka. Schodzi na dół, dwóch ludzi go szuka. Kurde, nie? Idź z nimi. I może być takie wrażenie, że oni tak mieli codziennie, co godzinę, co dwie. A ja poś, postawię śmiałą tezę. Nie, tego nie wiemy. Więc tutaj nie chcę, żeby się tutaj o, ani wy, ani oglądacze oglądający ten film tutaj yy, yy, odżegnali od wszelkiej tutaj czci wiary. Ale co by było, gdyby. Co by było, gdyby? te opisane w dziejach apostolskich, precyzyjne proroctwa, precyzyjne wskazówki, precyzyjne słowa poznania, były jedynymi, których doświadczył Kościół pierwotny? Myśleliście o tym w ten sposób? Wiecie, ja wolę w to wierzyć, tak naprawdę wolę w to wierzyć, że opisane są tylko niektóre, a oni tak żyli każdego dnia. Ale, no ja też, przeciw w tym roku 89... 2024, w tym roku, dzisiaj, 15 maja, zapomniałem. Dzisiaj, dzisiaj obchodzę 35 lat. 35 lat temu zostałem ochrzczony w Duchu Świętym. Od 35 lat chodzę w Duchu Świętym, jestem ochrzczony w Duchu Świętym i. Mimo tego, że dokonuje się mój wzrost, a szczególnie ostatnie lata dokonał się mój wzrost w posługiwaniu słowem poznania, słowem proroctwa, otrzymuję coraz więcej precyzyjnych słów poznania, ale to nie jest tak, że każdego dnia na porannej modlitwie otrzymuję dokładne wskazówki, to co tydzień temu mówię Marek, jedź do Gorzowa koło katedry, spotkasz człowieka w żółtym krawacie. Nie? To nie jest tak, że rano się modlę i słyszę, Waldek, wyjdź teraz, yy, idź tam koło sklepu, spotkasz, yy, przy, ktoś przyjedzie z daleka i padnie na kolana, a ty go zewangelizujesz, nie? Nie, nie otrzymuję każdego rana precyzyjnych wskazówek. Stąd moje pytanie, a co jeżeli właśnie Kościół pierwotny, oni żyli po prostu normalnie, ale co jakiś czas, ponieważ żyli w przyjaźni z Duchem Świętym, Duch Święty mógł ich wykorzystywać. Oczywiście, powtórzę, wolę, wolę, wolę wierzyć w to, że oni częściej mieli takie, takie działanie profetyczne i poddawali się takiemu działaniu niż rzadziej. Nie? Wolę w to wierzyć i myślę, że tak to bardziej było. Natomiast Dlaczego wam tak przez chwileczką powtarzaliśmy, że wolą Bożą jest moje uświęcenie? To jest to pytanie, które wam zadałem tydzień temu. A co jeżeli dzisiaj, przez najbliższy tydzień, przez najbliższe trzy miesiące, przez najbliższe rok, może przez najbliższych kilka lat, nie otrzymasz żadnego proroctwa, żadnego natchnienia, żadnego słowa z pisma, które cię poruszy i będziesz pytał: Panie Boże, ja nie wiem, jaka jest Twoja wola, ja nie wiem, co ty mnie chcesz, ja nie potrafię usłyszeć Twojego głosu. Właśnie popatrzcie jeszcze raz na ten tekst, nie Wszelkie słowo i wszelkie poznanie. Jest i jedno i drugie. Bóg mówi i przez to, i przez to. Jeżeli nie mówi Bóg do mnie przez charyzmatyczne działanie, to znaczy, że mówi do mnie przez swoje słowo. I tam odkrywam, czego Bóg ode mnie chce. Każdego dnia. Wolą Bożą jest moje uświęcenie. To w ogólności, ale w praktyce, jeżeli czytam słowo i się pytam, panie, czego dzisiaj ode mnie chcesz. Słuchajcie, wiele razy. Yy... Przychodziła mi na modlitwę taka kiedy nie miałem żadnych takich szczególnych natchnień, mówię, Panie Boże, dzisiaj no, kończę modlitwę, czy dzisiaj czegoś ode mnie chcesz, nie? I taka myśl nie? przychodziła mi do głowy. To ona często się pojawiała. Zrób to, co masz zaległe. Bierz się do roboty, nie? I ja tak no czy to od Ducha Świętego? Nie, no, no moje myśli przychodzą, nie? Bierz się do roboty i rób. I tak nie za bardzo dowierzałem, kiedy się czytam Pismo Święte, na chyba trafiła tam Ucz się od mrówki leniwcze. <laughs> No i prosta rzecz, nie muszę tego nazywać natchnieniem, mam robotę do zrobienia, to ją robię, mam zadanie do wykonania związane z moim powołaniem, to je robię, a nie chodzę i nie czekam na głos Archanioła Gabriela z nieba, nie? Bo ja nie wiem, co mam robić, bo nie trzymam natchnienia. Wolą Bożą jest moje uświęcenie i przez swoje słowo Bóg mnie uczy, co mam zrobić na dzisiaj. Moje zadanie jako księdza, twoje zadanie jako męża, jako ojca, jako żony, jako matki. Masz swoje zadania i żyj naśladując Jezusa. Kochaj, tak jak Jezus. To jest wola Boża. Wolą Bożą jest Twoje uświęcenie w życiu codziennym. I żebyś właśnie nie wpaść w tą pułapkę, że życie charyzmatyka to jest życie oparte tylko na tej drugiej części charyzmatycznej, ono jest oparte na wprowadzaniu słowa w życie. I teraz e, naprawdę muszę, muszę teraz już, już mocno to skrócić, bo to jest jakby praktyczna, bardziej na warsztaty też prorockie. Zobaczcie, te wszystkie momenty charyzmatycznego trzymania słowa, począwszy od otwierania Biblii na chybił trafił. Jest to, ja na tym też na, warsztat, na warsztatach o tym mówiłem. Bóg mówi w ten sposób. Wielokrotnie do mnie Bóg przemówił, kiedy prosiłem Go o słowo i otwierałem. Ale jest też taka pułapka, żeby w związku z każdą sytuacją teraz otwierać Biblię, bo ja to muszę rozeznać, bo ja to muszę wiedzieć, co Pan mówi. Znam takie przypadki, autentycznie, jednego księdza, który przed laty tak bardzo był przejęty po swoim chrzcie w Duchu Świętym, że szedł do sklepu kupić sweter, stawał przed półką ze swetrami i otwierał Biblię, czy on ma ten sweter kupić. I wiecie, to już jest przegięcie, bo w tym momencie, po pierwsze, Biblię traktuję jako książkę do wróżenia, tak czy nie, a po drugie, Bóg nie dał nam ducha bojaźni, ale ducha mocy, miłości i, co mój słowo Boże, i trzeźwego myślenia. Bóg dał nam rozum. Jak potrzebuję swetra, to nie muszę rozeznawać, czy ją kupić, tylko go kupuję. Po prostu czasami są sytuacje, nie wiem, są, są sytuacje powożnych zakupów, sprzedać dom czy kupić dom, nie? I tutaj rzeczywiście Boże prowadzenie nie jest bardzo przydatne. W książce Najszczęśliwsi na świecie, myślę, że niedługo do niej wspólnotowo też nie ma tam jest historia, jak nieopatrznie jeden właśnie chrześcijanin kupił młyn i młyn przynosił przynosić straty. I Bóg do niego wyraźnie mówił, sprzedaj ten młyn, nie? No to są, ale wiecie, to już są sytuacje jakby grube, ale no nie muszę teraz rano iść do sklepu i przy, w piekarni stawać przed, mam bułkę z ziarnami, bułkę orkiszową, bułkę żytnią, bułkę pszenną i otwierać Biblię, jaką bułkę mam kupić, nie? Bo to jest głupota, a nie charyzmatyczne postępowanie. Nie w każdym momencie otwieramy Biblię, nie, to nie w taki sposób rozeznajemy. To jest jakby temat, jest szeroki, ale to tak, żeby wypunktować, Bóg może mówić. Przez, przez Biblię, otworzoną na chybiu trafił. Bóg może do mnie mówić, przez moje myśli, które przychodzą, czyli przez osobiste proroctwo, przez kogoś, kto do mnie zadzwoni, że nagle miał sen albo miał dla mnie obraz i to będzie dla mnie odpowiedź. Bóg może do mnie mówić, kiedy poproszę o modlitwę i na modlitwie wstawienniczej otrzymam proroctwo. Bóg może do mnie powiedzieć, kiedy pojedę na konferencję z Damianem Steinem, a stanie Marcin Stetner i nagle powie: w trzecim rzędzie, w czwartym, na czwartym krześle siedzi taka pani, ma pod krzesłem taką torebkę, Bóg do ciebie mówi to i to. Może tak Bóg mówić? Może, widzieliśmy to w Zielonej Górze, chociażby. Nie? Natomiast te wszystkie momenty, za nie należy być Bogu wdzięcznym. Bóg do Ciebie może mówić przez sen, wracając do dziejów apostolskich, święty Paweł w nocy im się przyśnił Macedończyk, przepraw się i pomóż nam. Święty Paweł mówi, aha, czyli mamy jechać do Filipii. I okazało się, że to było z Ducha Świętego. Więc my, słuchając Pana Boga, musimy połączyć obie te rzeczywistości. Popatrzcie jeszcze na to. W Nim zostaliście wzbogaceni we wszystko, we wszelkie słowo, i wszelkie poznanie, Pismo Święte, jednocześnie poddajemy się Duchowi Świętemu, żeby On mógł nas w taki charyzmatyczny sposób prowadzić, ale ani jednego, ani drugiego nie nadużywamy i, i tu musi być ta równowaga. I życzę Wam, kończąc to słowo, życzę Wam, żebyście wzrastali, żeby, życzę i sobie, i Wam, wzrastajmy w poznawaniu słowa, wzrastajmy w uświęceniu. Słuchajcie, gdybyśmy byli naprawdę już święci dla siebie, to oj. Niebo na Ziemi, by było. Wolą Bożą jest nasze uświęcenie, żebyśmy naprawdę byli dla siebie dobrze, tak jak Jezus. Życzę i sobie Wam, wzrastajmy w uświęceniu przez poznawanie słowa, ale też poddawajmy się działaniu ducha, żeby mógł w nas przez poznanie, proroctwo i inny sposób mógł w nas działać i mógł w nas używać. Amen.